Trzy z braci już tutaj zajął miejsce na belce startowej. Już jest zielone światło dla Japończyka. Przed tygodniem na najniższym stopniu podium w Wiśle. Dzisiaj opuścił serię treningową, a zatem to jego pierwszy skok na tym obiekcie. Dobra prędkość. Szykuje Japończyk daleko, też daleko. Widać, że jest w znakomitej formie. No i tutaj niuanse będą decydować, bo wylądował w pobliżu tej zielonej linii. On miał mniejszy wiatr pod narty od Kamila Stocha. Kamil 1,2 metra na sekundę, a zaledwie 0,6 metra na sekundę. Teraz kto tutaj wytrzyma to napięcie? Zostaje Kamil Stoch. Wieje, wieje i to wieje z tyłu mocno. Proszę zwrócić uwagę, jaka zawierucha. Zawierucha, Kamil w powietrzu. Brawo! I teraz zobaczymy, mam nadzieję, że to był ten skok, o którym marzył od tego 12-latka, którego widziałem. Wygrał! Chyba wygrał! Jest! Jest zwycięzcą Kamil Stoch! Tych 3 dni, 3 odsłony, każda inna, ta pierwsza, to w ogóle jest... To były niespotykane zawody w sensie klimatu, nastroju, napięcia, budowania dramaturgii, tego wszystkiego, co świadczy o sile sportu. Drugiego dnia już widać było, że to wszystko się układa trochę inaczej. Staje przed ogromną szansą. Pierwszy skok znakomity. Wygrał, pamiętamy, w parze z Kamilem Stochem. Skoczył 136,5 metra. No teraz musi także około 130 uzyskać, aby zostać zwycięzcą inauguracyjnego konkursu turnieju 4 stoczni. No i chyba jest tyle. 130 mniej więcej metrów skacze Stefan Kraft. Dwóch Austriaków, no świetnie ułożył się ten. Jest pierwszy o 6,9 punktu. Stefan Kraft przed Michaelem Heibeckiem. To duże zagrożenie, bo Halvor Egner, Granerud. Wiemy, jak znakomicie spisuje się w trakcie treningów. Ma jeszcze problem, żeby przenieść to na konkursy. Ale może mu się udać teraz. Zobaczmy, mocno wyszedł z progu. Wysoko leci, będzie to daleki skok, ależ daleko. Ten rozmiar skoczni osiągnięty w tej próbie. Ósma belka startowa, z niej skoczyć 142 metry, przy tym, że wiatr nie był zbyt mocny, bo tylko 8 punktów straci Granerud, no to jest to osiągnięcie. Był drugą fazę lotu, no i wylądował bezpiecznie. Tak, jedynie 8 punktów zabrane ze względu na wiatr. Brązowy medalista na normalnym obiekcie. Drugi po pierwszej serii, 8,9 punktów, 197 metrów. Tyle musi skoczyć Peter Prewc, by pokonać prowadzącego w tej chwili Gregora Schwierenzauera. Jest w stanie poszybować tak daleko Peter Prewc, no i proszę. 8 metrów plus 8 punktów, a więc sporo tych punktów będzie miał dodanych Peter Prewc. No. Znowu, również niewielka różnica będzie, myślę, między nim a Gregorem Schwierenzauerem. No i teraz będziemy czekać na... Ale myślę, że Prewc obejmie prowadzenie, też bo się mniej dodanych punktów, ale przewaga z pierwszej rundy świadczy na wszystko, jego korzyść. Zaraz wszystko będzie jasne, więcej 19. Jest na prowadzeniu Peter Prewc w tym momencie. Będzie na podium już znowu na co najmniej drugim miejscu, na pierwszym miejscu. Wczorajszego zawodu. Prostě včera vyhrál svůj první závod v světovém poháru. Co nám předvede dnes? Dokáže Severin Front napodobit ten včerejší výkon, anebo ne? Severin Front, to je dobré, Severin Front! A to bylo hodně daleko, určitě nejdelší skok. Je vidět, že to včera nebyla náhoda, 134,5 metrů pro Severina Fronta. Opět dobré podmínky, jsou tam bodové odpočty 18 bodů a 8 desetin. Severin Front je první, to je pochopitelné. No nie mam nic do powiedzenia, proszę Państwa. Nowy lider, fantastyczny skok. Chłopaka, już tyle komplementów pod jego adresem wszyscy wypowiedzieli łącznie ze mną. Ależ on skoczył. 141 metrów. 5 metrów dalej niż Adam Małysz. I piękny telemark. No, chciałbym zobaczyć noty panów sędziów. Przypominam, Sandro Dalle z Włoch, Ole Wels, Walse z Norwegii, Johan Bachmeier z Austrii, Ryszard Guńka i Pirio.